Hejka, kochani, dzisiaj otworzymy sobie kolejny kalendarz, nietypowy, nie mamy tutaj na nim nadruku, a to dlatego, że był on w tej oto pięknej siatce, torbie na zakupy. Jest to kalendarz ASOS Face and Body. Była do niego dołączona torba, w której był ten kalendarz. Jest to torba materiałowo bardzo fajna, zamówiłam go z strony ASOS, jest to prawdopodobnie angielska strona i jeszcze do tego była dołączona taka piękna satynowa apaszka. Pokażę Wam, że ona jest dosyć duża, więc fajnie. A kalendarz wygląda tak. Jak widzicie, jest tutaj Face and Body, ASOS, więc przejdźmy do otwierania. A więc, kochani, nasz piękny kalendarz prezentuje się w oto taki sposób. Jestem bardzo podekscytowana i bardzo ciekawa, co w nim jest, ponieważ na stronie nie było po prostu widocznych wszystkich produktów. Były chyba widoczne trzy, które się znajdują w tym kalendarzu, więc czekam z niecierpliwością, co jest w środku. Nie powiedziałam wcześniej, kalendarz kosztował mnie 350 zł z wysyłką, bo wysyłka powyżej 200 zł na ASUS jest darmowa. Więc zapłaciłam za niego 350 zł i tak jak wcześniej pokazywałam, była do tego torba, siatka, worek materiałowy na zakupy bądź na kosmetyki oraz apaszka. Więc bardzo fajne gratisy. A więc nie przedłużając dłużej, już zaczynamy od naszej pięknej jedyneczki, która znajduje się z tej strony. Przepraszam, że taki daleki kadr, ale bardzo duży kalendarz. I niestety nie da się go postawić, ponieważ próbowaliśmy i zaczęły wypadać pudełka. Więc zaczynamy od jedyneczki. Jak widzimy, na dole pojawia się 22. Ja uważam osobiście, że pudełeczka są bardzo ładne, że można je wykorzystać do czegoś. Ale no niestety ja bym chciała użyć opakowanie, ten kartonowe. I w jedyneczce znajdujemy Origins maskę z awokado i z lodą z lodowca. Jest ona w dosyć dużej pojemności, ponieważ mamy tutaj 75 ml, więc jest dosyć spora, fajnie. Produkty Origins nie są wcale tanimi produktami, więc bardzo fajnie. Pudełeczka sobie odkładam gdzieś na bok, a my lecimy już z dwójeczką. Dwójeczka cieniutka, ale wcale nie leciutka. Powiem Wam, że zachwaliłam, że te pudełeczka są ładne, ale są z bardzo takiego delikatnego papieru, bo już zdążyłam go tutaj rozerwać przy samym otwieraniu. A w dwójce znaleźliśmy taki oto produkt, pierwszy raz widzę, myślę, że to jest jakaś marka z UK. Jest to Dr. Puff Puff i jest to balsam koloryzujący do ust, policzków i wyczytałam, że nawet do powiek, więc coś ciekawego. I ma to 25 ml, więc też dosyć spore, jak do takich mniej miejsc, w których no tak dużo, myślę, że nie będziemy używać tego produktu. I teraz mamy wielką, gigantyczną trójkę. No, myślałam, że gigantyczną, a ona jest taka cieniusieńka. Pod nią chowa się 18. Bardzo fajny kalendarz. I już otwieram. A więc w trójce jest olejek o pojemności 30 ml w takiej fajnej saszetce. Na pewno go wykorzystam i na pewno przetestuję ten grzybyczek. Jestem normalnie w szoku. Dwa produkty w jednym okienku. I widzicie, można nie dawać jednego badziewka, tylko dać dwie rzeczy, chociaż malutkie, ale dwie. Ale można. Bardzo jestem zadowolona, naprawdę. Więc lecimy do czwóreczki szybkim pędem. Ja tutaj będę tak niesfornie odkładać te pudełka, albo po prostu będę je wyrzucać gdzieś. Czwóreczka, bardzo maluśka. A w czwóreczce produkt, który znam, jest to Egyptian Magic. Jest to maść do wszystkiego. Mam już jedno takie opakowanko, ale widzę, powiem Wam, zobaczcie, co tu się stało z tą maścią. Była przechowywana w złej temperaturze. Moi drodzy, maść się spociła, więc nie fajnie. Nie wiem, czy ona będzie nadawała się do użytku, ponieważ takie plamki świadczą o złym przechowywaniu. No, ale jeśli chodzi o sam produkt, to ja już go znam, maść do wszystkiego, a ja w sumie nie używam jej do niczego. Bo do wszystkiego to nie znaczy, że do wszystkiego. Może być również do niczego. Więc jedziemy dalej. Z czwóreczki niestety nie jestem zadowolona, ale zobaczmy, co w piąteczce. Piąteczka bardzo lekka.
mały produkt. I mamy tutaj Urban Decay, bardzo droga marka. Jest to Face Primer, czyli primer do twarzy w małej pojemności. Mamy tutaj, moi drodzy, 5 ml, czyli nawet taka próbeczka, chciałoby się rzec. Bardzo fajna marka, chciałabym jej wypróbować. Urban Decay All Nights Face Primer. Fajnie, jestem zadowolona, super. Takich produktów, takie produkty chciałabym widzieć. Czyli kultowe marki, naprawdę. To jest super. W porównaniu do czwóreczki, piąteczka była gituwa. Jedziemy z szósteczką, czyli co nam przygotowali na Mikołajki. Powiem Wam, że dosyć ciężkie. I chyba znam to opakowanie. Tak, jest to Clinic, jest to krem na dzień. Miałam kiedyś próbeczkę, więc nie miałam okazji testować większego produktu. Ale bardzo fajny krem. On jest dosyć drogi w drogeriach. Jest tutaj 15 ml. Już sobie otworzymy, zobaczymy jak to wygląda. Wygląda on w ten sposób. Więc fajnie. Ładnie pachnie. Więc jak najbardziej na Mikołajki krem z Klinika. Bardzo fajnie. Czekam na taki kalendarz, który będzie takim wow. A to jest właśnie taki kalendarz. I teraz mamy siódemeczkę. Swoją drogą bardzo fajne printy na opakowaniach. A więc w siódemce mamy Olaplex. Jest to odżywczy, naprawcza taka odżyweczka do włosów. I w pełnej pojemności, która ma 100 ml, znalazłam na flakoni, że kosztuje ona 123,75 zł, więc wcale nie jest tania. I tam mamy 100 ml, a tutaj mamy 30, więc też dosyć spora taka próbeczka, myślę, że na dwa razy. Na pewno mi starczy, na pewno przetestuję. Jak wiecie, ja uwielbiam produkty do włosów, więc super. Lecimy od razu z ósemką. Jacek tam się boi z tyłu, że dostanie jakimś kartonem, bo rzucam do tyłu. Ósemka, bardzo ciężka, więc już zaglądamy, co w niej jest. A w ósemce znaleźliśmy Revolution Skincare London. Nie wiem, jak to się czyta, glykolik czy coś takiego. Jest to skrab do twarzy, peeling do twarzy. I jest on pełnowymiarowy, 100 ml. Znalazłam na stronie, że kosztuje 49 zł. Więc też dosyć sporo za taki produkt, fajnie. Ja próbuję robić peelingi twarzy, ale jakoś nie przepadam za tym. Może się przekonam dzięki temu produktowi. A teraz dziewiąteczka. Malutka jak szósteczka, ale co w niej mamy? A w niej mamy Estée Lauder Night Repair. Jest to serum naprawcze, też je znam. Zużyłam już kilka butelek w swojej kadencji, więc bardzo je lubię, jest bardzo fajne. Jest to mała wersja, jest tutaj 7 ml, jest to taka większa próbeczka, więc bardzo fajnie, na pewno zużyję. Ja jestem super zadowolona jak na razie. No, był jeden ten produkt, ten Magic Egyptian, który mi się nie podobał, ale reszta jest spoko. Jedziemy z dziesiątką. Jacek, uważaj, na siebie rzucam. A w dziesiątce mamy The Ordinary. Tak, to jest super. Jest to produkt pełnowymiarowy, 30 ml. I tutaj akurat mamy Hydrators and Oils. Super są preparaty właśnie z The Ordinary. Ja oczywiście już Wam pokazywałam w jakimś filmie, używam tego czerwonego kwasu. A tutaj mamy kolejny, inny produkt od nich, na pewno wytestuję, sprawdzę, jestem bardzo zadowolona. Myślę, że kosztuje on około 30 zł. Tak jak kojarzę te produkty, 30-40 zł mniej więcej kosztują w Douglasie, więc jest to też troszkę kasiorki, a są naprawdę bardzo dobre jakościowo. Więc jedziemy z jedenastką, prawie pierwsza warstwa za nami i bardzo leciutka, co mnie martwi, ale wcale nie taka mała. W jedenastce mamy rzęski, bardzo ładne, zobaczcie, wyglądają bardzo puszyście i jest to marka Prima, albo nazwa tych rzęs, może to jest Prima, marka to jest Dignity Professional. Wyglądają tak fajnie, tak podwójnie, wiecie, tak trójwymiarowo, że Wam powiem, nie mogę Wam tego tak może pokazać z boku. Czy to widać, że one są takie podwójne jakby, bardzo ładne, fajne rzęski. Na pewno kiedyś wykorzystam do czegoś, super, jestem zadowolona.
I ostatnie, jakby okienko z tego piętra, bo jest to okienko 12, czyli już połowa naszego kalendarza, bo wydaje mi się, że ten kalendarz ma 24 okienka, nie ma więcej, więc jedziemy z 12, a w 12 caudalie, czy caudalie, nie wiem jak to się czyta, i mamy tutaj naprawcze serum do twarzy. Wiem, że ta marka też jest dobra. Miałam kiedyś tonik z tej marki i bardzo mi się sprawdzał. Nie miałam jeszcze takiego serum, więc na pewno sprawdzę. Jest tutaj 10 ml, wydaje mi się, że to jest jakaś mniejsza pojemność, ale na pewno wytestuję, bardzo fajnie. I to była 12, to teraz szukamy 13. 13 już jest na piętrze niżej. I jest takiej średniej ciężkości, bym powiedziała. I co my tutaj mamy? A tutaj mamy piękny kamień do masażu twarzy. Bardzo w ładnym kolorze, w Jacka ulubionym, więc może da sobie pomasować twarz. Jest bardzo chłodny, fajnie na pewno będzie się masowało nim twarz, więc super. Ja jestem zadowolona. I teraz nie wiem, jaki to był numer. Chyba 13, bo tak rzucam tymi pudełkami. Teraz 14. 14, cieniutkie pudełeczko i bardzo leciutkie. Czy to będzie jakiś tusz? No nie, tusz to nie jest. Ale jest to kredka ze slika. I jest to czarna kredka 12-godzinna, sorry. Więc spoko, no kredka, no ja już mam tyle tych kredek, na pewno jej sobie nie zostawię. Na pewno ją sprzedam albo oddam. Teraz 15 jest ukryta tutaj. Jest dosyć spora, ale dosyć lekka. A w 15 znaleźliśmy We Are Paradox Repair 3 w 1. Jest to odżywka bez spłukiwania, balsam oraz balsam do stylizacji, czyli 3 w 1. Bardzo fajne, jak wiecie, ja lubię produkty do włosów, więc na pewno sprawdzę to. 30 ml, jest to jakaś próbeczka. Wygląda bardzo fajnie. Na pewno to sprawdza, więc lecimy dalej. Lecimy dalej do 16. Jak na razie bardzo ciekawy kalendarz. Duże opakowanie i powiem Wam, że jest ciężkie. A w 16 Deep Sleep Body Cocoon. This Works. Jest to balsam, taki relaksujący na noc. Jest on w dużej pojemności, 100 ml. Znalazłam na internecie, że to jest pełnowymiarowy produkt i 100 ml kosztuje 209 zł w internecie, więc tutaj już nam prawie oddaje się cały kalendarz. Na pewno go sprawdzę, bo jak wiecie, balsamy też uwielbiam. I teraz lecimy z 17. 17 dosyć lekka. A w 17 mamy Invisibubble gumkę. Tym razem jest to gumka scrunchy, więc lepiej, bo ja nie lubię tych sprężynkowych gumek, a taką scrunchy to jeszcze użyję. Jest ona taka szara ze srebrną nitką. Nie wiem, jak Wam to dokładnie opisać, ale oczywiście widzicie, ja jej nie będę na razie otwierać, bo nie mam takiej potrzeby, więc lecimy dalej. 19, podłużna i bardzo leciutka. Co znajdziemy w środku? Czy tym razem to będzie tusz do rzęs? Nie, jest to również kredka. Tym razem mamy kredkę Cathay London. Jest to liner i jest on w takim złotawym kolorze. Nie wiem, czy mieliście już do czynienia z takimi markami. Ja pierwszy raz widzę tą markę na oczy. Czy ja otworzyłam okienko za dużo? A więc pewnie już na mnie krzyczycie w komentarzach, że nie otworzyłam 18. Oczywiście ją pominęłam. Leciałam już do 19, chociaż jest taka wielka, największe okienko i oczywiście ja pominęłam. Więc jedziemy z tym 18 okienkiem, które jest płaskie, czyli ja obstawiam, że tam jest maseczka. A co my tu mamy? Jest maseczka do twarzy z Dr. Yart. Już widzę, że ona jest nawilżająca, bardzo fajnie. Ja lubię maseczki od Dr. Yarta. Kiedyś kupowałam je sobie w Sephorze. I wcale te maseczki nie są tanie, bo one kosztują około 40 zł jedna. Więc bardzo fajne. W ogóle bardzo mi się podoba ten kalendarz. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podoba ten kalendarz. I oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału,
którą znajdziecie tutaj. Jeśli jest na dole szara, to oznacza, że mnie subskrybujecie i ja jestem szczęśliwa, jest nas więcej i możemy sobie robić konkursy i jest w ogóle fajnie. I 19 już otworzyłam, bo oczywiście ją pominęłam, więc mamy gigantyczne pudełko 20 i ono jest naprawdę gigantyczne, spójrzcie tylko. Więc zobaczmy, co kryje się w tej 20, bo jest ciężka. A w 20 mamy tonik do twarzy od Elemis. A więc, tak jak mówiłam, jest to tonik, sprawdziłam. Jest on morelowy, jak dobrze mówię, więc bardzo fajnie. Sprawdziłam również, że kosztuje on około 120 zł, bo jest to bardzo duża pojemność, 200 ml, więc super. Ale niestety zostały już nam tylko 4 okienka. Taki piękny kalendarz można by było otwierać i otwierać, więc mam nadzieję, że już teraz się nie pomylę i otwieramy 21. Malutkie pudełeczko. A co w nim się kryje? A kryje się pomadka matowa z Maka. Mamy tutaj napisany kolor. No jest to dosyć taki kolor nieczęsto spotykany, ale zobaczcie, jak ona się prezentuje. Jest to dosyć brązowy kolor, bardzo ładna. Czyli jak sprawdziłam, taka pomadka kosztuje około 100, więc myślę, że kalendarz już się nam oddał z nadmiarem. Jestem bardzo zadowolona, a jeszcze przed nami 3 okienka. Więc otwórzmy już 22, które jest dosyć duże, ale dosyć lekkie. I mamy znowu dwie rzeczy. Oliwkę do skórek i pilniczek. Ładny taki różowy, świecący się. Tutaj akurat pilniczek mi nie przeszkadza, ponieważ dostajemy taki produkt, który kosztuje na stronie Look Fantastic chyba 72 zł. Oliwka do skórek. Szczerze mówiąc, w życiu bym nie dała tyle pieniędzy za oliwkę do skórek. Nawet bym nie pomyślała o tym, żeby tyle dać. I jak do tego dostajemy taki fajny pilniczek, to jest naprawdę bardzo fajny zestaw. Jedziemy do kolejnego okienka. 23. Dosyć ciężkie. I tutaj coś ładnie zapakowane. Folię bąbelkową. Co my tu mamy? Iconic. Paleta z Iconic. Mamy tutaj paletę z pięknymi 4 odcieniami cieni, więc super, naprawdę. I to jest 23, to więc co będzie w 24? Super. A więc został ostatni produkt, 24, więc otwórzmy, zobaczmy, co dla nas przygotowali na święta. Jacek, przestań klikać. Charlotte's Magic Cream, 7 ml, otwórzmy sobie. I tak, jak myślałam, jest to Charlotte Tilbury, czy jak to tam się czyta? Charlotte Tilbury. Bardzo fajny kremik na koniec, więc super zakończenie. Ja jestem bardzo zadowolona z kosmetyków, zaraz Wam pokażę podsumowanie. A więc tak prezentuje się cały zestaw kosmetyków, które mieliśmy w kalendarzu ASOS. Ja jestem bardzo zadowolona, naprawdę. Tu jest bardzo dużo pełnowymiarowych produktów. Jeszcze takiego kalendarza nie miałam. Na pewno ten kalendarz przewyższa wartość ceny, którą za niego zapłaciłam. Jestem naprawdę bardzo zadowolona. Bardzo podjarana w ogóle tym kalendarzem. Na pewno sobie zostawię prawie wszystkie te produkty i na pewno będę korzystać. A na dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji ponownie. Oczywiście dawajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobał ten film. No i nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeśli propsujecie taki film, żeby takie kalendarze tylko były. Może zaczną nam robić takie fantastyczne kalendarze. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!